Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie, a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także słowa Jego trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli? Bez względu na to, co inni o nas mówią, korzystnie czy niekorzystnie, prawdziwie czy też nie, rzecz w tym, aby się nie opierać zawsze na zdaniu drugiego człowieka. Najważniejsze jest to, jakie jest świadectwo Boga o mnie, który przenika i zna mnie całego. Jeśli moje czyny prowadzą do zbawienia, Jezus daje świadectwo o mnie, że jest i działa we mnie i ze mną. Chrystus raduje się tym, że Ojciec świadczy o Nim. Będąc zagubionymi, zdezorientowanymi, pytajmy Tego, który nas powołał i nieustannie posyła do wychodzenia ze śmierci do życia. Bolesną jest skarga Jezusa, który twierdzi, że nie chcemy przyjść do Niego, nie chcemy Jego życia. W czym się to wyraża, taka nasza postawa? Otóż nie wierzymy Jezusowi, a tym samym nie idziemy do Niego, ponieważ szukamy własnej wielkości u człowieka, z którym żyjemy. Jakże możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę? Opieramy się na zdaniu innych, choć odczuwamy, że sumienie mówi inaczej. Ostrzega, zapala się czerwona lampka, że takie myślenie prowadzi mnie do utraty wolności. Zależy nam w większym stopniu na wielkości w oczach ludzi, niż na tym, aby być wielkimi w oczach Boga. Kto jest wielki przed Panem? Ten, który ufa Jemu, wbrew nadziei, wbrew ludzkiemu rozsądkowi, wbrew ludzkiej logice. Nie szukajcie chwały, czyli wielkości, która pochodzi, nie szukacie chwały, czyli wielkości, pokory, prostoty, która pochodzi od samego Boga. Żalenie się Chrystusa najdobitniej wyrażają takie słowa: nie macie w sobie miłości Boga. Co zatem czynić, by do niej powrócić? Nie zważać na pierwszym miejscu, co ludzie powiedzą o moim życiu.
Te opinie bywają tak zmienne, jak zmienny jest człowiek i zawodne jest jego serce. Słuchać Jezusa, który daje o mnie świadectwo. Ten, który mnie powołał i posłał mnie, zna mnie. Zna, ponieważ mnie miłuje. Chcieć przychodzić do Jezusa. Zerwać z postawą najemnika, przymuszonego w sprawach wiary i moralności. Z dystansem podchodzić do słów karcenia czy uznania ze strony ludzi. Badać, co jest miłe Bogu.